Ja w życiu moim to przeżyłem. Wy na pewno nie znacie mojej historii. Ja zawsze przyjeżdżając tutaj na te konferencje misyjne opowiadałem o tym, że co się dzieje na świecie, ale nie miałem możliwości się przedstawić, więc króciutko pozwolę sobie powiedzieć parę słów na mój temat, na nasz temat jako rodzina Szturc. Wywodzę się z Polski, urodziłem się w Bielsku Białej, to jest piękny teren, piękne góry, Beskidy. Tam się urodziłem i muszę powiedzieć, że Bóg dał mi tak wielką łaskę, że się urodziłem w rodzinie zielonoświątkowców. Polska, jak wiecie, jest krajem katolickim, a ja miałem to szczęście, że urodziłem się w rodzinie, w której naprawdę Jezus był pośrodku nas. I pamiętam już, mając 10 lat, jak przyjąłem Jezusa do swojego serca, mając 12 lat, jak zostałem ochrzczony w Duchu Świętym i modliłem się na językach i chodziłem ulicami i głosiłem Słowo Boże. Pamiętam to jak dzisiaj, ale mając już 14 lat, stałem nad grobem swojego brata. Brat, który wychodząc z nabożeństwa w Ustroniu, to jest tam w okolicach, wychodząc, chciał kogoś tylko odwieźć motocyklem do domu i 1000 metrów od zboru zabija się, ginie. I to dla nas był tak wielki wstrząs dla rodziny, że ja nie rozumiałem, dlaczego Bóg tak rozstrzyga. W takiej rodzinie, jak my myślałem, rodzina, która całkowicie była oddana Panu, rodzina, która służyła Bogu, która chodziła, ewangelizowała, ojciec zakładał zbory. I taka tragedia. Następny brat, który oczekując na brata, który się zabił, dostał takiego szoku, że jest całe życie ciężko chory do dnia dzisiejszego. I te wszystkie nieszczęścia, które się wydarzyły, ja mając 14 lat nie rozumiałem Boga i stojąc nad grobem pochowałem swojego brata i pochowałem Boga. Mając 14 lat już. Chociaż z tej rodziny się wychodziłem, gdzie miłość Boża była widoczna, gdzie Bóg działał, gdzie my przeżywaliśmy gorąco obecność Bożą, w tej rodzinie zdarza się taka tragedia. I pamiętam moje lata, byłem wiele lat w świecie, szedłem swoją drogą, nie chciałem nic wiedzieć o Bogu, którego nie rozumiałem. I pamiętam, jak ojciec często się modlił za mnie. Modląc się w zborze, wyobraźcie sobie, że ktoś się modli 1 rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat, 17 lat. Możecie sobie wyobrazić, że ktoś modli się 17 lat za kogoś, za swojego syna. Chcę wam pocieszyć, ażebyście nie rezygnowali, ażebyście się modlili za swoje dzieci, ażebyście wierzyli, że Bóg wysłuchuje modlitw. Kiedy 17 lat upłynęło, ojciec napisał list. Ja już po studiach wtedy wyjechałem do Niemiec, mieszkałem w Hamburgu i ojciec pisze list do pastora w Hamburgu i mówi: drogi Zygfrydzie, szukaj mojego syna, on mieszka w twoim mieście. On jest w świecie. I ten Zygfryd Orzechowski czyta to na takim nabożeństwie modlitewnym, czyta i mówi: tutaj mam od sługi Bożego list, jego syn tutaj żyje w tym mieście, ale jest w świecie. Módlmy się o niego. I kiedy przeczytał ten list, pomodlili się i krótki czas później znajdujemy się w tym zborze. Mama od Danusi, która była niewierząca, słyszała, będąc tam, przychodząc, słyszeli muzykę, została zaproszona, piękna muzyka w tym kościele i mówi: idźcie tam, posłuchajcie muzyki. Tam pięknie grają i śpiewają, prawie jak brat Janik, może nawet gorzej troszkę, bo wy jesteście profesjonalistami. Ale również cudownie, idźcie, posłuchajcie tej muzyki. Więc my przychodząc tam, kiedy zobaczyłem ten zbór, byłem tak zaszokowany, że ja uciekłem 1000 kilometrów od wierzących, od rodziny swojej, a Bóg daje mi mieszkanie 1000 metrów od tego zboru, który był jednym z największych zborów w Niemczech. I tam przychodzimy na nabożeństwo. Danusia jest w szoku, ponieważ ona wywodzi się z rodziny katolickiej, słysząc modlitwę na językach i to wszystko, co tam się działo, była zaszokowana. Mówi: jaka to jest sekta, gdzie ja tutaj wpadłam? Ja mówię: poczekaj, ja ci wszystko wytłumaczę. Ale tak się stało, że Danusia pierwsza się nawraca. Ja z tej właściwie pustki w moim sercu, ponieważ wszystko w życiu miałem, co chciałem, ale była pustka w moim sercu. Ja wiedziałem, że jest Bóg, ale Boga, którego nie rozumiałem, odrzuciłem tyle lat.
szedłem swoimi drogami. Co prawda w życiu wszystko mi się układało i nie rozumiałem tego. Studia skończyłem z wynikiem bardzo dobrym, później otworzyłem klinikę w Hamburgu, otworzyliśmy. I wszystko, cokolwiek wziąłem do ręki, się układało sobie. Myślałem, jak to jest. Ale modlitwy ojca, modlitwy rodziców, modlitwy matki spowodowały to, że tak te drogi się potoczyły, jak się potoczyły. Ręka Boża była nad naszą rodziną i nad dziećmi, nad swoją własnością, którą Bóg nie wypuścił właściwie z ręki. I pamiętam, kiedy Danusia się nawróciła, ja byłem tak bardzo zazdrosny o to, że ona przeżywa taką radość i takie szczęście, że Bóg zmienia jej życie, a ja jednak zostaję w pozostałym, w swojej pustce, na swoich drogach. I pamiętam, jak brat Bomke przyjechał do Hamburga, on również się wywodził z tego zboru i głosił: Jezus żyje, Jezus żyje. Krzycząc na tej scenie, mówił tylko proste słowa o tym, że Jezus żyje. A ja przecież pochowałem tego Jezusa, nie chciałem z nim mieć nic wspólnego. I przypominam sobie, jak wybiegłem do przodu i przyjąłem jeszcze raz Jezusa. Dlaczego wam to mówię? Kiedy przyjąłem Jezusa jeszcze raz do swojego serca, powiedziałem: Panie Jezu, ja chcę odrobić te lata stracone, które straciłem. 17 lat, które żyłem w świecie. Chcę je odrobić. Nie, że jako akcjonizm, ale z miłości, że Bóg okazuje mi łaskę jeszcze raz i że mnie przyjmuje jako swoje dziecko. Więc powiedziałem: Panie, nie chcę siedzieć w ławce, tylko nie chcę przychodzić tylko do zboru, słuchać Ewangelii i wracać z powrotem w życie codzienne. Ja chcę Tobie służyć. I od razu w momencie, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, zacząłem wyjeżdżać na misję. Zacząłem wyjeżdżać na ewangelizację do Polski. Kradziono mi jeden samochód za drugim, karano mnie, ale Bóg znał i wiedział, dlaczego to jest dobrym dla mnie. I tak Bóg prowadzi nas w tą misję, prowadzi, że ja będąc w tej klinice, i tam było dosyć dużo ludzi, za których miałem odpowiedzialność, ponad 32 pracowników, ale moje serce było totalnie dla misji, dla ludzi, którzy idą na zatracenie. Ja miałem klinikę rehabilitacyjną, ale myślałem sobie, reanimacja jest dużo lepsza od rehabilitacji. No więc wyjeżdżając na te podróże misyjne, tak byłem dotknięty zawsze, że więcej otrzymywałem, aniżeli mogłem dać. I Bóg zmienia moje serce. I pewnego dnia na modlitwie Bóg mówi: opuścisz to miejsce. Miejsce, w którym przychodzili nawet kanclerzowa i wielcy politycy i wielcy znani ludzie, w którym mogłem głosić Słowo Boże i wielu z pacjentów przyjmowało Jezusa Chrystusa, zostawało uleczonych, uzdrowionych Jezusem Chrystusem. I to miejsce miałem opuścić. Mówię: Panie, to jest niemożliwe. Ale zawsze, kiedy były trudne sytuacje, na tym chcę skończyć, kiedy były trudne sytuacje, Bóg dotykał się naszej rodziny w sposób dziwny. Czy Bóg dawał nas na próbę? Pamiętam, kiedy byliśmy na ewangelizacji w Polsce, nagle dzieci dostały tak straszne bóle żołądka, że musiałem odłożyć mikrofon, stojąc na ulicy, głosząc Słowo Boże i biegnąc do nich, modlić się o nich, żeby odeszły te bóle. Czy będąc w Hamburgu, pamiętam, ile razy dzwoniła Danusia do mnie, żebym przyjeżdżał, ponieważ dzieci zostają zabierane do szpitala. Nie wiadomo z jaką diagnozą, z jaką chorobą, z wielkimi bólami. I pewnego dnia również dostaliśmy telefon, gdzie Danusia dzwoni i mówi: nasza Liwia, która miała 3 latka, połknęła tabletki. Tabletki, które powodują zatrzymanie akcji serca. No więc kiedy przybyłem do domu, już było za późno, zanim zawieźliśmy dziecko do szpitala, wszystko dosyć długo trwało, więc nie dało się już nic zrobić, tylko na stacji intensywnej terapii zostaje się ten mały aniołek i leży tam umierając. Lekarze mówią: musicie się liczyć z czymś najgorszym. I pamiętam, że musiałem coś z domu zabrać i wracając do domu, modliłem się w samochodzie i powiedziałem: Panie, przecież ja już przeżyłem jedną śmierć człowieka bliskiego, bo przecież mój brat był bardzo bliski, to był mój przyjaciel, więc przeżyłem już raz, proszę Cię, nie dotykaj mnie jeszcze raz taką samym doświadczeniem, nie dotykaj mnie tym. Ale pamiętam, że w tej modlitwie jakiś przyszedł moment, który dał mi pewną myśl do serca. Oddaj swoje dziecko Jezusowi. Oddaj ją. I tak modląc się, mówię: Panie, oddaję Ci Liwię w
w Twoje ręce. To jest przecież nie moja własność. To jest Twoja własność. To jest tylko dar, który Ty nam dałeś, ale oddaję Ci tą oliwę w Twoje ręce. Wiecie, przyszła taka radość w moje serce, że zacząłem modlić się na językach i wysławiać Pana. I tak się cieszyłem, dojeżdżam do mojego domu i sąsiad wychodzi i widzi, że ja śpiewam, nie rozumiejąc, w jakim języku, że śpiewam i się cieszę, i mówi, co się cieszysz tak, Pawle? A teraz uzmysłowiłem sobie, co mam mu odpowiedzieć. Jak mu powiem, że moja córka umiera na stacji intensywnej terapii, to powie, że dostałem jakiegoś bzika. No więc mówię mu, słuchaj, czy mi uwierzysz, czy mi nie uwierzysz, ale moja córka leży na stacji intensywnej terapii, umierająca. Nasza Livia. I wiesz, kiedy ja w samochodzie modliłem się i Bóg dał mi nadzieję, że ona przeżyje. I dlatego się cieszę. Dlatego się cieszę, bo wiem, że Bóg wyrwie ją z rąk śmierci. I on nie wiedział, co z tym począć. Dla mnie było to wszystko obojętnym, ale moja córka przeżywa, nasza córka przeżywa i żyje do dzisiejszego dnia. Ona również i u was tutaj była. Jest piękną kobietą. Ja myślę, że Kościół Boży jest wzywany ku temu, ażeby wszedł na inny pułap wiary, ażebyśmy nie tylko rozumowo, racjonalnie przyjmowali rzeczy, które my rozumiemy, ale Bóg chce, ażebyśmy wiarą postanowienia czynili w naszym życiu. Bóg chce i przemawia do naszego życia, ażebyśmy szli wiarą, krokami wiary. Ja pamiętam, że ja to też z Danusią musiałem uczynić. Mając tą klinikę, myślałem, że przecież pracuję dla Boga, prowadziłem wielką misję z Bożym. Myśmy mieli 4 kraje na świecie, które obsługiwaliśmy z jednego zboru, który miał 1200 ludzi. Więc myślałem, ja przecież pracuję dla Boga. I służyłem Bogu i również i w klinice. Mówiłem ludziom Ewangelię, ludzie się nawracali. Ja myślałem, że to jest moje miejsce. Myśmy zakładali zbór polski w Hamburgu. Przecież nie byłem bezczynny. Obiecałem Bogu, że chcę być czynnym w Jego Królestwie. Chcę odrobić ten czas, który zmarnowałem. I Bóg pewnego dnia woła nas i mówi, zostaw wszystko w modlitwie. Zawsze miałem poranną modlitwę przed pracą. Zostaw wszystko, co masz. Opuść to miejsce, ja Ci pokażę inną drogę. Pamiętam, jak dzwoniłem do Danusi z tej modlitwy i mówię, Danusia, mam takie odczucie, że muszę opuścić tutaj to miejsce. Ja myślałem, że to dla naszego syna, że dla naszej córki. Jeszcze myślałem, że nasza córka będzie pielęgniarką, a Pascal lekarzem może. Pascal zostanie lekarzem, ale Livia nie pielęgniarką. Myślałem, że to dla dzieci jest. Wszystko, co zbudowaliśmy 20 lat, myślałem, że to jest dla naszych dzieci. A Pan mówi, opuścisz to miejsce. I myśmy je opuścili. I poszliśmy do miejsca, gdzie Danusia mówi, ja bym życzyła sobie lepiej jechać do Indii, a nie tam, gdzie jesteśmy. Więc opuściliśmy, ale dzisiaj stojąc tutaj, uwierzcie mi, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dlatego, że jestem włączony w pracę Bożą i widzę, co Bóg czyni, jakie wielkie cuda Bóg czyni na świecie. Jestem jedną częścią, jednym malutkim kółeczkiem, który jest potrzebny ku temu, ażeby Bóg działał i robił swoją pracę. Jestem w przeklętych miejscach, gdzie nikt nie chce iść. W przeklętych miejscach. Wracam z Haiti. Nie wyobrażacie sobie, co to jest za kraj. Chciałbym, żebyście zobaczyli może Haiti. Bracie Piotrze, byś zapłakał może większymi łzami. I tych miejsc na świecie jest taka masa. Bóg woła, przemawia do ciebie. Co masz z tego, że patrzysz racjonalnie na ten świat? Chcesz zabezpieczenia, chcesz życia dobrego. My może tak dalece odchodzimy od może woli Bożej. Myślimy, że jesteśmy częścią tego wszystkiego, ale Bóg pragnie więcej. Bóg chce więcej od nas. Bóg chce całości. On chce, ażebyś został ofiarą żywą w całości. On potrzebuje nas. On przemawia do nas. Więc módlmy się o to dzisiaj, ażebyśmy stali się ofiarami żywymi, ażebyśmy zostali tą ofiarą żywą, godną Pana, godną czystym naczyniem, ugodnym dla Królestwa Bożego. Módlmy się o to, żeby Bóg odwrócił nasze myślenie
Módlmy się o to, żeby dał nam serce pełne, pałające pierwszą miłością, ażebyśmy dostrzegli tą nędzę, która jest na świecie. Módlmy się o to, żeby Bóg nam dał maść na oczy nasze, żebyśmy przejrzeli. Módlmy się o to, ażebyśmy kupili złota w ogniu wypalonego. Ogień, cierpienie, ból, nędza, którą widzimy na świecie, jest niekiedy tak bardzo dotkliwa. Ale módlmy się o to, ponieważ to zbliży nas do Boga, to zbliży nas do Jezusa. My mamy ten udział w tym cierpieniu Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ty i ja. On umarł za ciebie i za mnie, ale również umarł za tych muzułmanów. Wiecie, ostatnie świadectwo, ponieważ mam 35 minut i teraz one upływają i później bym prosił o modlitwę. Myśmy poszli do Syrii, gdzie nikt nie chciał iść. I kiedy 10 tysiącom ludzi dawaliśmy jedzenie i medycynę i okazywaliśmy im miłość, przyszedł burmistrz miasta z miasta Kobane, które zostało całkowicie zbombardowane. I przyszedł, widząc to, co my czynimy, mówi: słuchajcie, i to czynią chrześcijanie? A gdzie są nasi muzułmanie? Gdzie są nasi bracia? Dlaczego oni nam nie pomagają? Ja, czytając historię tego miasta, mówi: zobaczyłem, że my przed 100 lat wygnaliśmy chrześcijan. To miasto było oczyszczone od chrześcijan. Każdy kościół był spalony i rozbity. A teraz wy przychodzicie do nas i okazujecie nam taką miłość. Mówi: chodźcie do naszego miasta. Może to przekleństwo, które teraz przeżywamy, jest powodem tym, że nie mamy błogosławieństwa waszego Boga. On zrozumiał, że mamy innego Boga. Bo ten Bóg, Ojciec Święty, który wysyła Jezusa Chrystusa na cały świat, ażeby umarł za cały świat, za grzechy całego świata, nie może wysyłać drugiego syna, który mówi: morduj i zabijaj chrześcijanina, Żyda czy człowieka, który zmienił swoją wiarę. To nie jest ten sam Ojciec. Więc ten burmistrz zaprasza nas i my wchodzimy do tego miasta. I drodzy, w tym mieście powstał w ciągu krótkiego czasu zbór 400 osób. 400 osób, muzułmanów, przyjęło Jezusa Chrystusa, chociaż jednemu z nich odcięto głowę przed krótkim czasem i ręce, ponieważ czytał cały czas Biblię i mówiono mu: kiedy nie zostaniesz, macie na tym filmie, na tym, który wam dałem, tam jest ten chłopczyk pokazany. On napisał jeszcze SMS-a przed tym, jak odcięto mu głowę. Pisał SMS-a: ja nie wyprzę się mojego Pana Jezusa Chrystusa. Więc módlmy się o ten nowy stopień wiary. Módlmy się o to, żebyśmy byli czynnymi naczyniami. Kiedy byliśmy w Rosji, w Ukrainie, Bóg powiedział: buduj tutaj zbór. 44 tysiące ludzi słyszało Słowo Boże tam, na terenie wojny. Wysłaliśmy 160 misjonarzy. Powstało 28 zborów. 5 tysięcy ludzi przyjęło Jezusa Chrystusa. Setki ludzi się dają chrzcić. To jest nasz Pan, który ma ostatnie słowo. Stańmy, módlmy się razem. Pastor poprowadzi nas do modlitwy. Kto ma pragnienie oddać swoje serce całkowicie Panu, kto ma pragnienie oddać swoje życie jako ofiarę żywą, zgłoście się, przyjdźcie do przodu, będziemy się modlić o was.